Cześć, siemanko, witajcie w kolejnym odcinku z Farming Simulator 2019, seria Felsbrun. W dzisiejszym odcinku lecimy siać owiec i będziemy siać sobie rzepak na polu numer 10, jak starczy czasu. No ale pierwszy idziemy siać owiec na polu numer 18, na dwa zestawy. Dzisiaj sobie Fendem trochę pojeżdżę, bo w ostatnich odcinkach Fenda nie było, dlatego trzeba dzisiaj trochę ze Fendem pojeździć. A tutaj sieję sobie już sztajerek. No, także elegancko ten tego. No i lecimy z tym owsem, 22 na godzinę. No, dałoby się zbugować te ziemniki. Bym jechał wtedy 50, ale po co? Aż tak nie potrzebuję. No na przykład tak jak teraz bym mógł siać, ale to... No tak bym mógł siać, ale to nierealne, 50 na godzinę. Ewentualnie poza odcinkiem to... Można byłoby to przemyśleć, ale... Ale na odcinkach nie. Będę siał sobie normalnie, według prędkości. Ale lecimy sobie bez GPS-a. Dzisiaj nie chcę się GPS-a odpalać. Tego sobie polecimy bez GPS-a. Myślę, że też fajny odcinek będzie. No i pozdrawiam cię, Oskaruś, na wstępie. Bo wiem, że ogląda zawsze odcinki z Felsbruna, także pozdrawiam cię, dzień dobry. No i... Dzisiaj piątek. Znaczy jak ja to nagrywam, to czwarteczek, ale no ten odcinek wylatuje w piątek. Czyli jutro. Tak więc myślę, że... Powinien się odbyć live, a jak nie, no to jutro będzie. Nie wiem, co tam będziemy grać, ale jak będę miał pewnie do ogarniania save'a, no pewnie wolę sobie, będę sobie farminga wolał zrobić. O, niż MC. Ale to wszystko. Dowiecie się już na dzisiejszym live, którym nie wiem, czy będzie. A jak będzie, to będzie, tak? Codziennie o 10 filmy są, jak pamiętacie. Także teraz weekend to muszę sobie nagrać chociaż na 2 dni. No teraz będzie lepiej w tym tygodniu. Co będzie? Bo tylko 3 dni idziemy. W zasadzie ja tylko idę jeden dzień na praktykę, a tak to w czwartek już mamy wolne. No bo jest ten czwartek wielkanocny, czy jak to się to nazywa. Jest tam wielki czwartek. Dlatego no, nie ma wtedy nauki, nie ma szkoły, nie ma praktyki. Także elegancko. Wtedy będę mógł sobie już od 8 rano wstawać. Wstać o 8 rano i już nagrywać odcinki. Znaczy pewnie i tak nie wstanę. Wstanę pewnie o 10, ale walić. No. Także jutro piątek, piąteczek, piątunio. Znaczy w zasadzie to dzisiaj. No także będzie się działo. Trzeba sobie nagrać wreszcie te odcinki na zapas troszeczkę. No tak jak obiecałem, staram się troszeczkę więcej Felsbruna wrzucać. No i staram się dzisiaj jeszcze pójść na kolonię nagrać, bo osina była dzisiaj wrzucona. Znaczy jak ja to nagrywam oczywiście, tak. No to osina była dzisiaj wrzucona, ale postaram się iść. Dzisiaj jeszcze kolonię sobie nagrać. Lubię się na sobotę. A jutro sobie nagrałbym na przykład chyba kolejny odcinek roślinny bym sobie nagrał. Żebyśmy sobie tam zrobili żniwa. Na dość ciekawym polu. Na 4 kombajny, ciekawie by to by wyglądało. No siejemy sobie bez GPS-a, także myślę, że nawet fajnie to będzie wychodzić. Bez GPS-ka. Na 10 walimy rzepak. Ale to tam już na GPS-ie będę jechał. Chyba. Nie wiem, zobaczę. Nie wiem, czy od dwóch stron będziemy rypać jak tutaj, czy jeden za drugi. Tylko, że jeden za drugim nie wyjdzie. Bo tam pracownik to nie wyjdzie jeden za drugim. Jeden za drugim by nie wyszło. Nie wiem, zobaczymy. Pomyślę, pożyję, zobaczymy. A gdy jedziemy na tamto pole, to się pomyśli, jak to zasiać. Pewnie, czy tak jak talerzowałem, to będzie siane. W tamtą stronę, tak? Na pewno, to jest 100% nieuniknione. No i pracownicy się poprawili dużo w wersji początkowej farminga. Bo on tu ładnie dosiewa, a tak by nie dosiewał. Może troszeczkę wolniej zawija niż ja, ale to nieważne. Ważne, że robotkę robi chłop, tak? Sieje elegancko. Także zaraz jak zasiejemy. O, w ogóle plany są na... Tak, że tutaj jest rzepak, tu jest rzepak,
Tu jest offside na pole, tu będzie słonecznik. No, także takie rozmieszczenie plonów w tym roku. Trochę dużo z rzepaku, ale walić. Dużo rzepaku w tym sezonie będzie, ale to myślę, że będzie dobry chyba krok, żeby zacząć dużo rzepaku, po to, aby... No mam 13 ton, bo już się przestraszyłem, że nie mam tego. Ale zacząć dużo rzepaku po to, aby... Idę do Majka na DC. Na chwilę. Pogadać. Bo mi chłop żyć nie da. Także elegancko ten tego. Hop, co tam siewnik opuszcza. Elegancko. Ich na odcinku Kacperka. To co? Co? No, Michael. No, witam wszystkich. No, dzień dobry. Dzień dobry. Co tam powiesz ciekawego, Michael Lindo? Kurwa, dziot. Byłem sobie dzisiaj w netherze. I zginąłem. No, mam kill off, wydajność 5, niezyskalność 3, fortuna 3, mending i netherite'owy kill off sobie zrobiłem. O, ty. I stack żelaza już mam. A i będę dzisiaj na... Kurwa. Mieliśmy live'a robić o tej 14, ale chyba pójdziemy na Minecraft'a na grać odcinek i będę robił magazyn. Mówisz? Tak. No i zrobiłem fontannę do końca. Dobrze. No. Brzmi jak plan. No. Pomyślę na twoją propozycją. Place the place na Numanu Manej. Numanu Manej. Numanu Manej. Dobrze. A pan z czego nagrywa? Z Felsbruna. I czemu mnie nie ma? No bo nie mówiłeś. A ja kurde wiedziałem. Ja tu czekam na zaproszenie, a ten kurwa dziot. Dobrze. Później. No i widzicie widzowie, jak ten Kacper jest. A właśnie, kurde. Ja mówię, co tu mi za zaczep się pojawił, a przez przypadek tego koła wystawiłem w siewniku. Ja tu taki zdziwiony, że to jakiś zaszep wyskoczył z siewnika. Co tu się dzieje? Ale że Ravenport Team Elapsy ze żniw? Co? Jaki Ravenport? No Ravenport 55 Team Elapsy ze żniw. Dobrze. Ut. Unter putter belt. Ale jestem IQ 200 normalnie teraz zrobiłem. IQ? No. Opuściłem sobie znacznik. No. Bo miałem niedotalerzowane pole. I teraz sobie właśnie to, no, uprawiłem. Dobrze. Znaczniczkę elegancko. SS. No widzisz, jednak taki głupi nie jestem, jak myślicie. O, budowa gospodarstwa, biernatki. No to już dawno. Wiem. Lajkroski. Dobra, i nie wiem, kurczaku, z której strony siadasz to pole. Czy od Wasfartu, czy od tamtej strony. Dobra, lecimy od tej. Duda, tu miał być rzepak. Dobrze, że nie, no. Dobrze, że nie zrobiłem tego. Bo by był przypał. A czemu to ma 5 metera? Ja pi. Tego. Co? Ja nic nie mówię. Coś machu mówiłeś. Machu? Nie. I ty już też nie słyszysz chyba. Właśnie. Musimy porozmawiać. Dobrze, o czym?
Aha, dobra. O 1 kwietnia, dobrze. Rozumiem chyba. Ale że ja po tym odcinku idę na kolonirę? Jaka kurwa kolonia? Kończysz odcinek i zgadamy. Dobrze. No ile ty będziesz pół godziny gadał? A kurde, nie wiem. No, dosiewam tego Mia Kemsa i lecę na rzepak. A ile masz odcinka? 11 dopiero. Dobrze. A to jeszcze 10 minut. Będzie gitara siema. Michael daje dzwona. Fa. Nie wiem. Nie wiesz, że ja lubię głupoty gadać? No. No! No to co się prujesz? Przyjacielu. Chłopca dzisiaj się mnie pytał, czy może z nami w mikrofonach grać. Kto? No. Rozumiesz? Właśnie, kurde, nie. No to... Kolega się pytał, czy może grać. Kolegów masz? Nie no, kurwa, ty nie masz. Ja nie mam. No właśnie. To ja się pytam, kurwa, że ty masz, takie zdziwienie. Wiesz, że mam dzisiaj trening, kurde? A miałem mieć w piątek? Ale jutro nie mam treningu. Kurwa, dziad. No jutro piątek. Właśnie miałem jutro mieć trening, bo mam wtorek się od piątek trening. A z piątku mi przełożyli na dzisiaj. No to elegancko. Nie wiem. Przynajmniej jutro będziesz miał wolne. No, jutro live jakiś wieczorny, nie? Nie. Jak kurwa nie? A przyniosę cały kółek piapu. Właśnie, tutaj... Wiesz, że mam kota? Kurwa, se zrobiłem kota? No, wiem, że masz kota. I tego? Wiesz, że on ten leży sobie na łóżku? No wiem, że masz kota, no to nie, wiem nie od dziś. Jak kurwa, jak tu byłeś na praktykach, to dopiero to ci zrobiłem. I to też jesteś głupi jednak. No. Przecież mówiłem, że masz kota. 113. Kurwa, jak jest 113? Co jest? Jebany Enderman. Nie. Nie, trolujesz. Właśnie kurwa, ja troluję. Jest, mam stonę. Coble? O, nie, coble. O, właśnie muszę coś jakiegoś kurwa tego. Kilo steel touchu. Kurwa, dziad. Dobrze, rozumiem twój głos. I mam enhant na 30. No, normalne. Efficiency 4, na chuja mi efficiency 4. Mam już kilo efficiency 5. O. Tak, i mam stack bloków kwarcu. Jest? Kurwa, jak on mi siedzi na skrzynce, to ja nie mogę jej otworzyć. Siwany kutas. Chciałeś mieć kota, no to masz. Myślałem, że achievement dostanę. A hitman get? A jak chcę skończyć wszystkie achievementy takie minecraftowe, to są jakby Adventure, Nether, Husbandry i Minecraft. Jak chcę skończyć Minecrafta, w sensie achievement minecraftowy, to muszę jeszcze zrespawnić zombiaka na normalnego villagera. Muszę... No, te jaja, kurwa. No te perły, muszę znaleźć portal do endu. I co? No i chyba zabić smoka, kurwa, dziot. Ale chyba Machu mnie wyprzedzi i mi zabierze jajo. Czekaj, bo dostaję telefon od Uli. Elo, ZW. Okej. Można i tak, no. Multiplay to multiplay. On to zawsze coś. WhatsAppuje. No i elegancja, Francja. Mi się podoba ten chef. Hektaringi ubywają, to najważniejsze.
No chłopie stan, no to powiem wam, że to nawet szybko pójdzie zasianie tego pola. 6 metrów, dobrze. 2 razy 6 metrów, no to raz, dwa pójdzie. Zresztą jak ja bym jechał zara 50, mogę pojechać, no raz, dwa pójdzie, zobaczę tam. A 15 minut, no to jeszcze 10 minut, no to. Akurat gdzieś do połowy słupa dojedziemy, to gdzieś połowa pola mniej więcej będzie obsiana. Myślę, że tak połowę pola uda nam się zasiać z pracownikiem. I gdzieś tam na środku się później spotkamy. Dobra, siewnik do góry. Elegancko. Muszę najwięcej Felsbruna nagrywać. Albo bynajmniej staram się nagrywać więcej Felsbruna. Nie to, że dla Oskarysia, tylko żeby chcę po prostu trochę tą serię przyspieszyć, tak? No bo w maju już będzie rok. A ja bym miał tylko 50 odcinków? Kurczę, tak to jest, jak się ma tyle serii. I no, po prostu nie ma czasu. No, w maju, no po prostu Felsbrun stara seria już, nie? W maju będzie rok. Także no, trzeba cisnąć tego Felsbruna trochę więcej. Żeby go trochę tak przyspieszyć. No, rozumita. A kolejne pole będę chyba kupował 27, chyba. Albo nie, kupię sobie inne jakieś pole. Albo 27, żeby mieć tam już taki jeden fajny kawałek. Tego później będę modernizował, bo postaram się chyba tutaj 29 i 28 połączyć, żeby mieć tak jak Mafia Solec. Ale to nie wiem. Zobaczymy. Albo kupić tą 17. Albo kupić tą 17 i fajnie by było. Albo się rozbudować trochę w inną stronę. Na przykład 21. Wyjście na to 680 tysięcy jest nasz. No, także się pomyśli to. Wszystko się da. Zobaczy to. Kiedyś ten Felsbrun się skończy. Za rok, może za dwa. Ale się skończy. No ja chcę, żeby ten fan 100 godzin wykręcił. Będzie mi się podobać. Jak ten fan będzie miał 100 godzin, to elegancko. A jest to możliwe do zrobienia. Nie mówię, że nie. No także po wiatraku będziemy zbierać na nowy ciągnik. Żeby był już jakiś nowy, mocniejszy. By już się nie bawić tymi 6-metrowymi siewnikami, tylko na przykład kupić sobie już, no, dziewiątkę jakąś na przykład, nie? I by było idealnie wtedy dziewiątkę. Zawsze tą dziewiątką trochę szybciej wyszło. Przecież mam teraz... tylko że mam teraz 2 6-metrowe, czyli... tak jakby 12 metrów, nie? Chyba żeby tego Lemkena 12-metrowego kupić. Ale to jest plan, kupić Lemkena 12-metrowego, bo ten fend pociągnie tego. Bo on tam 150 koni wymaga. Także on sobie pociągnie to. Także myślę, że to może być dobra inwestycja. A talerzować i tak muszę, no to... Czy tym siewnikiem, czy tamtym, no to i tak bym musiał talerzować i tak. Tak więc myślę, że to by był dobry zakup. I wtedy z dwóch by się zrobił jeden siewnik. I to by było elegancko. Ty to jednak jebnięty jesteś. No co tu się... Jak się wyda, człowieku, ja nie wiedziałem, co się dzieje. Dobrze, 14 jest? Jest. Za chwilę wracam, idę ze dwu zrobić herbatkę. To idź. Dobrze. Ten co nadrze tej japy, nie? Dasz mnie łeb czasami boli, jak on drze tą japę. Ale tylko na odcinku się tak drze, a po odcinkach jest spokojnie.
Nie drze się. A ten Michael Indo to Michael Indo prawdziwy. No i tak jak mówiłem. No mówiłem o tym silniku, że 12-metrowy silnik by się przydał. Zamiast tych dwóch szóstek. Bo ja teraz robię dwa przejazdy, a tak bym robił jeden przejazd. I by było to dużo wygodniejsze. Wtedy kosz większy, nie 1,5 tony, tylko on tam ma chyba prawie 6 ton. Ten kosz zasypowy. Chyba 5800 wchodzi. Także no, kosz ładny. Czyli elegancko. 12-metrowy by się przydał. Także elegancko by było, ja wam mówię. No i Felsbrun mi się podoba, tylko czasami mnie wkurza ogarnianie tego save'a. A najbardziej to nie lubię chyba zimy. Przewijać. Przewijanie zimy jest najgorsze. Zresztą nie tylko tutaj. Na Osinie też tego nie lubię. Tego kolejna seria jak będzie, to bez sezona. No bo jednak ten sezon trochę zabiera z życia. Nie powiem, że nie. Także sezon tutaj odpada na kolejnej serii. No i pograłem dużo na sezonie, bo mam na... sezona mam na Facebooku, mam na Osinie. Znaczy na Osinie to akurat jest pomocny ten sezon. Bo soja jest bardzo droga i przez to mam dużo pieniędzy, tak, na Osinie ciągle. Chociaż teraz mam 300 ton rzepaku tam zabrałem, się pochwalę, bo z tego pola, co kosiłem na odcinku rzepak, to tam zabrałem z tego pola 300 ton prawie, mam 280. Także bardzo ładny wynik. No i zobaczymy. Zobaczymy, ile jęczmienia, ile pszenicy się uda zebrać. Na pewno trochę się uda zebrać. Bo tam mam... O, nawet dosyć duże pola. Pszenicy i jęczmienia. Także no. Także kasiora zimą będzie. Kasiora zimą znowu będzie. Na Osinie, także tam będzie jeszcze kolejny kącią pociągowy kupowany. No. I potem, jak już kupię ten ciągnik, no to jak kupię ciągnik, no to już będę powoli inwestował w pola, tak? Będę inwestował w pola, żeby już skończyć powoli. Do wakacji przydałoby się Osinę skończyć, nie? Albo w wakacje, o. Teraz będzie trochę ten weekend taki dłuższy, bo myślę, że przysiedzę trochę na Osinie. I tam poogarnę trochę. Nawet dosyć trochę dużo postaram się ogarnąć. Staram się do końca sezonu nagrać odcinki. Czyli do zimy. A tam teraz będą kolejne odcinki żniwa. Bo tam kupowałem, no to chciałem jeszcze jeden odcinek ze żniw zrobić. No i wiadomo, jakieś siewy się zrobi jesienne. I potem zrobimy zbiór słonecznika. I chyba, i może zimę nagram. O, zimę nagram. To może, zima może być ciekawa teraz w tym roku. A z tego nowego... A dobra, nie będę mówił. Z tego silosa wywozić, to może to być ciekawe. Taka zima. Także myślę, że będzie elegancko. 24 minuty. On jest tam. Myślę, że dobre jeszcze z... Ja wiem. A z 20 minut, 15-20 minut by było zasiane. I chyba tak zrobię 40 minut coś się, bo tylko nie wiem, czy to nie będzie nudne, ale widzę, że połowa jest walnięta pola. Tak. Wróciłem! Dobra, co ty drzesz tego Tomiapę dzisiaj? Cię opętało? Ja się spieprzyć? By się drzesz dzisiaj, ja nie wiem. Nie. Nie, wcale. Ja cicha myszka. Ta, mam cię na 200% podrąbanego, także ja słyszę. Jak się drzesz? To się drzesz. Ciekawe, jak tam Zbysiu żyje.
To wczoraj miał streama. Giercimy, czy jak on to napisał? Idź, idź, krzykacz. O, chłopasz zakowalił, jak zawracał. Nie, zrobię mu te dwa przyniaki, żeby on po prostu miał też trochę łatwiej zawracać. I szybciej, żeby zawracał. I też z drugiej strony ja będę miał wygodniej, nie? Bo będę mógł jechać na łożko siać. Tylko jeszcze z drugiej strony będę musiał poprzeczniaki ogarnąć, bo tam chyba nie dojeżdżę do końca, no nie. Także też zrobię tam na dwa poprzeczniaki i będzie szła robota. Robota złota będzie, zobaczyli to. No i elegancja! Elegancja Francja. Elegancja Belgia? Dobrze. Dobrze, może być i Belgia, jak chcesz. Krzesełko było elegancko, słychać. Jakie krzesełko? To drzwi. Déjà vu, mówisz? Déjà vu. Déjà vu. Déjà vu? Kurde, ciekawe czy... Ma... Co? Nie. Ciekawe czy mi na się starczy na to pole. Jak nie, no to będzie... Będzie przypał. Będzie trzeba dosypać. W magiczny sposób. Po odcinku. No. Michael Lindo. Będzie przybiegnie z workami. Z gospodarstwa przybiegnie. Chłopiak grzeje tą czwórką. Dobra, zielony został zabity. Zbychu to jest zbychu, ja ci mówię. Zbysiu czy Jakub? Jak wolisz? Zbysięs. Dobrze. Zbysięs. Rozpatrzę twoją propozycję. Wiedziałem, że da pochyblak do tyłu. Wiedziałem, że tak będzie. Musiało tak być. Dobra, ale możesz trochę życzyć cofać, tak, mordeczko? Nie to, żebym cię popędzał, ale przydałoby się. Tak, dwa na godzinę szybciej cofnąć. Wtedy była elegancja Francja. Albo elegancja Włochy. Niemcy, Ukraina, nikt nas nie powstrzyma. Jakoś tak to leciało, nie? A to dzisiaj Polska z Węgrami gra chyba, nie? Chyba, że mnie coś się pomyliło w moim baniaku. Ja bo rano sobie wiadomości oglądałem, to tam... Mówili, że chyba dzisiaj Polska Węgry gra. Tak mi się zdaje. Nie wiem, mój klej jest specjalistą od meczu, to powinien wiedzieć. No. Coraz bliżej słupa. Słupaż... no. Tak, elegancko. Tylko kto bliżej do tego słupa ma? W zasadzie to nie wiem, kto ma bliżej do tego słupa, ale... Ale trzeba wyciąć kawałek kręgosłupa. Tak mi się zdaje, że będzie najlepsza opcja. Oj! Chłop ma chyba troszeczkę bliżej do słupa. Mi się zdaje, że chłop ma lekko bliżej do słupa, ale... No taka moja tylko subiektywna opinia. No i elegancko. Jestem zadowolony. Nie. Mój klej to mój. I kolejny dziak co znalazłem. Dobra, trolujesz. Oszukujesz. Chłopca cheatuje. Także no, ten tego. Kurczaku, zamknij łeb, co się drzesz?
No. Będzie mi tu ziewo, pajac jeden. Dobra, kręcisz węgorza i jedziesz, mordeczko. Nie, na ten siewnik strolował teraz życie. Także no, rozumiesz, że ten Michael Lindo Flet się nie odzywa? Flet najgorszy? Jeden? O to, powiem tak. Że Okej. No, że prawdopodobnie chyba nasionów nie starczy. Jak będzie pusty ciemnik, to narła z odcinkiem. Kończymy. Brzmi? Dobrze, mam 29 litrów wszędzie, tak? Trzeba będzie dawać. Później. Ten jak poszedł do przodu. I teraz na wsteku. No a jak? Ja sobie lepszą taktykę obrałem nawracania, tak? Bo sobie na GPS-ie sieje. I sobie robię przecinki. I potem na GPS-ie to ładnie zagarną. Także z gitara siema. Siema albo się nie ma, nie? Jak to Michael jest? Ty się znasz na takich rzeczach. Psychiatryku. Menelico. Chłop się nie odzywa. Łatwo z nim? One, two, three. Tu trzeba wjechać. Hi. Dobrze. Fre. Fre. How? Rozumiem. Dobra, jeszcze dwa przejazdy i będzie finish. Dobra. Mogę drzeć ryja już, bo jestem sam w chałupie. Ja też jestem sam. Indianin! Kurwa, kończę lekcję. Chłopco ma lekcję o 14:12. Chłopie, mam takie lekcje, że ja dłużej w Minecrafta gram. No, to są moje lekcje. Chłopco 6 godzin tłucze w MC już. No co się, nie tłucze tak bez przerwy. A tam, mnie się nie chce grać. Tyle godzin w farminga. Znaczy, w MC. No bo ty nie masz co robić, nie dajesz się celów do roboty. A ja tutaj robię jakieś... Fontanny, tutaj te sprawy, tutaj ścieżki, te kurwa, te refery, dzikie węże, pierdolenie o Chopinie, a ty co? O Chopinie. Kurwa, co robisz? Cały ekwipunek, kurwa, dirta, czy tam piasku. No, bo potrzebowałem. Bo potrzebuję. No, a jeszcze więcej tego piachu będę potrzebował. Na później. Chuja! No, żebyś się pytał. Żebyś się kurwa pytał. Tak było wczoraj. Dobra. Idę szkobać. Kurde ten. No. Halo wioska, co? Dobrze. Emeraldy, dobrze. Trzeba iść do Villagerty, już samą się pohandlować z nimi. Bo oni lubią ode mnie patyki skupywać. Jest zablokowany. No i dobrze, dla ciebie tak. Dla ciebie też. Dobra, zamknij net, ja go odblokuję. Dobrze. Nowego zdarzenia. Dobra, trzeba przeszkodzić sobie. Kurwa, węgla nie mam? Mam kurwa 34 bloki. Węgla, bo Fortunka 3 weszła na rejony. Dobrze. Kurwa, ale kobla nie mam znów. Na! Pierdolę cię w dupę. Łatwo z tobą. A nie mam. 300 kurwa tylko. No bo Mietkowi, że sprzedawał kobel.
A nie, to nie ja. Dobra, nieważne. No właśnie, ja muszę sobie magazyn skończyć robić. Także mam cel życiowy. I później... no... będzie trzeba wykopać rzekę. Jeśli będzie trzeba, zrobię to, co będzie trzeba. Nie. Nara. Lumina! Co ty drzesz tą miapę, człowieniu? Kurwa, dziad. To brzmi jak tytuł. Kurwa, tutaj. Pierdolę. Co drzesz tą miapę, człowieniu? To będzie tytuł, ja ci mówię. O, machlo i left tygamy. A, kurwa, jesteś... Przeszczep. Przeszczep, kurwa, przyszczepie. Co jest życzeniem zębów przyściepie, pan. Zwykły to ciągle włączał. Bo se binda z tego zrobił. Kurwa. Kurwa, to... O, remowe 19 entit jest. Dobra, tak. Dobrze. Starczy mi? Chuj wie, ale tak. Pamiętaj, on wszystko wie. Jacek. Pach. Pach. Dobrze, 37... Kurwa! Co ty się wrzesz, człowieku? Spadłem! No i dobrze! Dobrze! 37 minut, No i 10,5 hektara zasiane, elegancko, także na razie trzymajcie się, 6! Cześć!